Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zamknął dla ruchu ulicę Prażmowskiego na odcinku od Ronda Mikołajczyka do ulicy Słowackiego. Trwa przebudowa Placu Jagiellońskiego. Prace potrwają do końca sierpnia. Także w sierpniu na ulicę Radomia wyjedzie 18-metrowy przegubowy man, który będzie pomalowany w barwy flagi narodowej. Środa. Czas na informacje. Adam Kowalczyk, zapraszam. A zaczynamy je od uwagi dla kierowców. Od środy obowiązuje na ulicy Prażmowskiego zmiana organizacji ruchu. Ma to związek z budową śródmiejskiego odcinka trasy NS. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotował objazdy. Fizyczna budowa śródmiejskiego odcinka trasy NS rozpoczęła się w pierwszym tygodniu lipca. Wyburzono dwie kamienice przy ulicach Słowackiego i Czechowskiego. Obecnie przy trasie NS rozpoczyna się wycinka drzew. Już lada moment na ten odcinek ulicy do wiaduktu wejdą frezarki po to, żeby zerwać asfalt. Potem zaczną się prace związane z wszystkimi sieciami, które są pod samą ulicą. Dlatego Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zamknął dla ruchu ulicę Prażmowskiego na odcinku od Ronda Mikołajczyka do ulicy Słowackiego. Ten ruch będzie po prostu niemożliwy. Jest przygotowany objazd przez ulicę 25 Czerwca i Żeromskiego. O tym także należy pamiętać. Gdy tylko te najbardziej uciążliwe prace się zakończą, będziemy planowali, żeby uruchomić przynajmniej jedną część ulicy Prażmowskiego dla ruchu. Kiedy to będzie? Liczymy i szacujemy, że to będzie jesień. Natomiast jest zbyt wcześnie jeszcze, aby mówić o konkretnych miesiącach. Za budowę pierwszego odcinka trasy NS odpowiada konsorcjum firm Inżynier Jarzeszów i Budromost Starachowice. Koszt inwestycji to około 34,5 miliona złotych. Prace przy budowie arterii mają potrwać do czerwca 2019 roku. Trwa przebudowa Placu Jagiellońskiego. Inwestycja realizowana jest według koncepcji przygotowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Koszt prac, które potrwają do końca sierpnia, to blisko 6,5 miliona złotych. Przebudowa Placu Jagiellońskiego rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia. Są zrealizowane praktycznie już prawie wszystkie sieci wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, a więc to, co nie widać gołym okiem. No i oczywiście jest przygotowane podłoże na całym placu pod układanie już docelowych płyt. Według Eugeniusza Kaczmarka, dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, realizacja inwestycji prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Oprócz tego terenu, który ma zostać uporządkowany na samym placu, a więc tu bezpośrednio na terenie przed teatrem, są również przewidywane częściowo roboty drogowe. Chodzi o skrzyżowanie ulic Struga, Chrobrego i Pileckiego. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych od strony kładki prowadzącej do Galerii Słonecznej. Inwestycję realizuje firma Rosabud. Prace mają zakończyć się w sierpniu. Koszt przebudowy Placu Jagiellońskiego to 6 400 000 zł. Mierzi mnie, kiedy słyszę polityków PiS mówiących o demokracji. Mówi Marta Michalska-Wilk, radna Platformy Obywatelskiej, komentując słowa Jakuba Kowalskiego, radnego PiS, że prezydent Radomia skarży się do Rio na demokrację. Marta Michalska-Wilk była gościem programu na żywo Telewizji Dami. Punkt widzenia. Radnym PiS-u nie pozostaje nic innego jak tylko... No to co robią? Niestety krytykują, bolą ich te ktoś zmiany, które są w naszym władzę mieście. W mieście. Ktoś chce tą władzę przejąć, prawa demokracji, pani radna. Aczkolwiek radni PiS, a szczególnie radny Jakub Kowalski mówi, że prezydent Radomia skarży się na demokrację do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak słyszę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o demokracji, to trochę mnie mierdzi, panie redaktorze, patrząc na to, co dzieje się w polityce ogólnokrajowej i naprawdę polecałabym, aby przytoczyć sobie taką dokładną definicję słowa demokracja, dlatego że... Znaczy, rozumiem, że według pani przedstawiciele PiS-u mają z tym problem, tak? Demokracja jest tam, gdzie stracja polityków Prawa i Sprawiedliwości. No nie, nie tędy droga, nie na tym polega demokracja. Jeszcze w sierpniu na Radomskie ulice wyjedzie biało-czerwony autobus. Autobus będzie jeżdżącą 18-metrową flagą narodową. Między innymi w ten sposób Radom uczci stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 18-metrowy autobus firmy MAN był testowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji na radomskich ulicach w marcu tego roku. W czerwcu okazało się, że autobus wzbogaci tabor MPK.
W swój debiutancki kurs przegubowy MAN wyruszy pomalowany w barwy polskiej flagi narodowej. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, data niezwykła, więc szukamy różnych sposobów, również takich niestandardowych, żeby o tym przypomnieć i żeby to uczcić. Stąd pomysł, żeby na jednym z nowych autobusów miejskich pojawiło się malowanie nawiązujące do tej rocznicy. Malowanie zostało zaczerpnięte z projektu Niepodległa. Projektu ogólnopolskiego, który pojawia się przy różnych okazjach w całym kraju. Także włączamy się w obchody, włączamy się w ten sposób w pamięć historyczną, w propagowanie stulecia niepodległości Polski. Autobus w nowym biało-czerwonym malowaniu pojawi się na radomskich ulicach w sierpniu. W tych barwach będzie jeździł do końca roku. 21-letni mieszkaniec Radomia stracił prawo jazdy po tym, jak jadąc swoim Seatem, ulicą Czarnieckiego, ominął oznakowany policyjny radiowóz, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Dodatkowo policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 21-latka. Apelujemy do kierowców o ostrożność i rozsądek. Przechodzimy jednak dalej. Zielony Radom będzie tematem przewodnim kolejnego spaceru po Radomiu. Tym razem uczestnicy pieszych wycieczek wybiorą się na spacer po zielonych zakątkach miasta. Także tych, które już dawno zniknęły z map Radomia. Tym razem na zielono. Będzie m.in. o dawnych i współczesnych parkach i skwerach miejskich. O tym, jak dawniej spędzano czas wolny, czy wreszcie jak na przestrzeni lat zmieniały się tereny zielone w Radomiu. To tylko niektóre z tematów, które będą poruszane podczas kolejnego spotkania z cyklu Spacer po Radomiu. Motywem sobotniego spaceru będzie Zielony Radom. Dopiero zaczęły się wakacje, a nic bardziej nie kojarzy nam się z letnim wypoczynkiem jak zieleń. W związku z tym, że spacery odbywają się po mieście, no nie było wyjścia, musiał być Zielony Radom. Spacerując po starym ogrodzie, parku Planty, parku imienia Tadeusza Kościuszki, usłyszymy o nieistniejących już ogrodach Pęza, stawach i bagnach w centrum naszego miasta oraz perełce dawnego Radomia. Ogrodzie Kazimierza Ołdakowskiego. Są miejsca, które niestety nie istnieją na dzisiejszej mapie Radomia. W ich miejscu są zupełnie inne budynki, zupełnie inaczej zagospodarowany jest teren. Mówię tu o na przykład ogrodach Pęca lub o dawnym ogrodzie botanicznym, którego inicjatorem był Kazimierz Ołdakowski. Aktualnie plac Kazimierza Ołdakowskiego jest w opłakanym stanie, co mamy nadzieję, że się zmieni. Natomiast Radomianie nie znają historii tego miejsca. Uczestnicy wycieczki przypomną także zabawy, jakie odbywały się w miejskich parkach na przestrzeni wieków. Jak każdy nasz spacer oczywiście jest bezpłatny, co trzeba zabrać? Zachęcamy, aby tym razem Radomianie zabrali na spacer swoje zdjęcia. Archiwalne zdjęcia z parków, z jakichś placów, zielonych skwerów, tak żebyśmy wspólnie mogli porównać sobie zmieniające się elementy w tych miejscach. Spacer po zielonych zakątkach Radomia już w sobotę. Zbiórka uczestników o 12 w Starym Ogrodzie, przy kładce z kłódkami w okolicy Placu Zabaw. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Droga Mleczna. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.